Dobra, z racji tego, że mamy niecałą godzinkę do zakończenia Hellevatora, kolejnej edycji, no to by tutaj wypadało troszeczkę docisnąć jeszcze. Niestety, tak jak mówiłem na początku, na wielu serwerach sytuacja jest już jakby jasna. Za wiele się tutaj nie zmieni. Tutaj mamy wszystko ładnie, no 100 tysięcy punktów w niecałą godzinę to już się raczej nie nadrobi. Ale jeszcze wiecie, tak jak mówiłem, wyciśniemy jakieś tam nagrody, jeszcze jakieś jedzonka i tak dalej. Spojrzymy sobie, jak w ogóle wyglądają rankingi w tym momencie. Na sam początek. Żeby tutaj ogarnąć. No tu będzie close, tu musimy na pewno docisnąć troszeczkę. W sensie w ogóle musimy poklikać, bo jeszcze dzisiaj nie klikałem, jestem na końcu. Ale musimy tutaj pomóc gildyjce. Bo jest naprawdę close, żeby spaść z tego trzeciego miejsca, a szkoda by było. No top 2 raczej już nie wbijemy, tutaj Tavern Flotę też mocne. Lecimy dalej. Co my tu mamy? No, tutaj tak samo, sytuacja jasna. Crit Happens, totalna dominacja. Tutaj chyba też wszystko jasne. No, dokładnie. Tu w ogóle eskapadę jak nas wyjebało. To ciekawostka. Zobaczcie, 400 koła punktów około. Dobra, kolejny serwer. Jezu, ile już mamy tych serwerów do ogrywania tego Hellevatora. Popierdolone to jest. Tu w ogóle nie wiem jakim cudem. Mamy średni level gildyjny 414. Tutaj 406. Niecały 400. Tu 405. I nie mam pojęcia, jakim cudem ten mlem nabił tyle punktów. Ale chyba na W58 niestety się spierdolimy na drugą pozycję w Hellevatorze. Pierwszy raz, odkąd ten serwer powstał, a ten serwer w sierpniu... Kiedy? Poczekajcie. On chyba jakoś rok będzie miał. Tak, 19 sierpnia będzie rok tego serwera. Sprawdź ludzi, to się dowiesz? Nie no, tu wystarczy na średni popatrzeć. Może po prostu aktywnie klikają wszyscy. Jak to w ogóle u nas wygląda? No u nas niby też każdy tam klika mniej lub bardziej. Ale dziwne, dziwne. Tu akurat bardzo dziwna sytuacja, mniejsza. Na W60 chyba jest, bo W58 jest giga żywy i są emocje. No ale czemu na przykład, nie wiem, no jakby nas Hogwart zrzucił na drugą pozycję, no to jeszcze by mnie to nie dziwiło. Ale że oni nas rzucili, to nie wiem, pojebane dla mnie. Tutaj tak samo, zobaczcie. Tu akurat close sytuacja, też będziemy musieli dopchać. Bardzo mała przewaga, ale może się uda top 1 wbić. No i S40, oczywiście klasyczek, prawda? Bardzo ładna przewaga punktowa. 200 koła niecałe. Gdzie my tutaj mamy jeszcze jednego ziomeczka zapasu, który w ogóle nie klika. Ale takie wygrane są jeszcze przyjemniejsze. Dobra, lecimy. Więc tak wyglądają rankingi, za wiele się raczej nie zmieni. I zaczynamy tutaj sobie od, prawda, Paladyna. Zobaczymy, ile tutaj damy radę docisnąć. Nie będę oczywiście na tych serwerach, gdzie już się nic nie zmieni, tak jakby dociskał z jakimiś tam ciastkami, a nie jakoś dużo grzybów wydawał i tak dalej, bo mija się to z celem. Ale no rozumiecie. Coś jeszcze tu podociskamy, nawet dla samych jedzonek. Kurwa, no to jak ja zaczynałem w ogóle się interesować... Mlem to zlepek najlepszych Niemców i grzybią tam mocno. A, no okej, okay, możliwe. No nie wiem, nie wiem, nie śledziłem tego. Ja nie śledzę jakoś bardzo serwerów pod tym kątem. Ja jak w ogóle wchodziłem w internet, zaczynałem oglądać jakieś właśnie YouTube'y i tak dalej, to w ogóle było bardzo późno, bo ja miałem dość późno internet, miałem chyba nie wiem ile lat. Z 12? Nie no, 12 to nie, mniej. Z 10 może, coś takiego. To kurde, to ja zaczynałem w ogóle od jakichś polskich pingwinów i ogólnie jakiegoś kontentu minecraftowego, powiedzmy, nie? To było dla mnie taki początek w ogóle oglądania czegokolwiek w internecie. Dobra, tu jest już nasz max. Teraz możemy sobie kupić jakieś buściki, no i jeszcze docisnąć trochę. Nie wiem, czy nam... My tu mamy słabe gemy, ale może do jakiegoś 200 jeszcze dopchamy, zobaczymy. Kwadratowa masakra, dokładnie. Kwadratowa masakra to był piękny kontencik, no. Też zajebiste. Jak ci minął weekend? Dobrze, dobrze, bardzo dobrze, Mekamino. Dziękuję, że pytasz. A tobie jak? Mam nadzieję, że równie zajebiście. Pamiętasz duet Drogi Rojo? Oczywiście, kurwa. Jakieś Butterfieldy, te sprawy, oni ogólnie dużo gierek wspólnie oglądali. W sensie oglądali, ogrywali. Którą masz kopalnię na EU1? W tym momencie buduje mi się 24.
To były piękne czasy YouTube'a. Wtedy jeszcze w YouTubie nie było tyle kasy, w sensie w nagrywaniu. Ludzie to robili tak jakby z czystej pasji i wszyscy się lubili, wiecie, były jakieś kooperacje, jak właśnie na Kwadratowej Masakrze, ci Minecraftowi YouTuberzy co chwilę między sobą nagrywali tam jakieś do siebie na kanały odcinki. No zajebiste czasy, zajebiste. No ale chyba już nie wrócą niestety, w sensie na pewno już nie wrócą. Mlem atakuje nas od ponad tygodnia na 16 walk z 4, może wygrali, ale nie poddają się. A, okej, okej. JJ Joker, tak, tak, to jest Paladin. JJ Joker to pik minecraftowego YouTube'a. No tak, no on był dość popularny, on był, no. Ale no on tam sobie zjebał karierę dość mocno. Też miał potencjał, żeby mieć teraz dość mocno rozwinięty kanał i sobie fajnie z tego zarabiać, no nie? Old School za kreble? Kurde no, co ja będę mówił? No ja za kreble oglądałem, nawet jakoś w 2018 roku, czyli na 2 lata przed założeniem mojego kanału. Ja tam oglądałem nawet Shakesa u Zakreble, nie? Nie będę kłamał, że tak nie było, bo tak było. Co prawda wstyd się do tego przyznać w tym momencie, no ale rozumiecie. Tak było, tak było. Nawet jeszcze w sumie jak miałem swój kanał, jak już zaczynałem i tak dalej, to coś tam komentowałem mu chyba. Dobra, co my tu mamy? My tu mamy zwiadowcę, ale to już chyba nie pada. A on nam daje samego golda. Dobra, lecimy dalej. Nie ma co jakoś dużo grzybów na to marnować. Zwłaszcza mówię, na takie serwery, gdzie i tak to nic nie zmieni. Nieważne jak my tutaj popchniemy. Taxi ZRT? Nie, Taxiego właśnie nigdy nie oglądałem. Wiem, że Taxi nagrywał Shakesa, znam tam historię i tak dalej, ale właśnie jego nigdy nie oglądałem, no. Byłeś Top 1 widzem? W sensie za kreble? Nie, Top 1 to bym nie powiedział, ale oglądałem go po prostu. Jakieś tam właśnie, kurde, pamiętacie jak była w ogóle mafia YouTube'owa? Gdzie tam był chyba Cookie M, tam był ten, Gimper właśnie za kreble. Ja pierdolę, to były czasy. Dobra, czy my tutaj jeszcze popchniemy? 112 to jest mag. Sianko Rufin. Spróbujmy może tak. O, dobra, jeszcze nam siadło. Jeszcze tu trochę popchniemy. Na szczęście. Siema, na jakim serwerze opłaca się zacząć grę, czy lepiej poczekać na EU6? Mesox, jeżeli będziesz grał free to play, to lepiej sobie pograć na jakimś serwerze, który zaoferuje ci maksymalne boosty od samego początku. Czyli 200% gildia, czarne gemy i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli chcesz grać pay to win i się pobić o jakieś rankingi, no to lepiej poczekać na nowy, no nie? Zakreble w ogóle nie żyje w żaden sposób ze swoją społecznością. Nagrywa film i tyle, i tak w kółko. Nie ma żadnej interakcji z tym gościem. Wiem, oczywiście, że ja o tym wiem. Ktoś mi pisał ostatnio, że ostatnią wiadomość na swoim własnym serwerze Discord napisał chyba 8 miesięcy temu, więc co zrobić? Oczywiście, że tak. To już od dawna było wiadome. Sianko Bombo, witam cię. Ja uważam, że takie podejście jest giga niewdzięczne, no nie? W sensie wiecie, wiadomo. Każdy ma tam... Dobra, tu to już chyba nie pocisnę i tak. Kto to w ogóle był? A, to był Mac. No to nie, ja to na pewno go nie zrobię. Ale okej, trochę punktów podbiliśmy, powiedzmy. Ja wychodzę z takiego założenia, że wiadomo. Nieraz są takie dni, że ma się mniej czasu, ma się więcej czasu. Można popisać, można nie popisać. Ja ostatnio na Discordzie nie jestem jakiś giga aktywny u siebie, ale zawsze się staram, wiecie. Przynajmniej tą jedną wiadomość jakąś tam napisać, nie? Przynajmniej napisać siema, coś tam. Po prostu z czystej wdzięczności, że ludzie jednak siedzą dla ciebie, oglądają te twoje filmy, streamy i tak dalej, nie? No ale no nie każdy ma takie podejście, no co zrobisz? Pozdrawiam Szymona Hiżuka. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogłem cię pozdrowić, wariacie. I życzę ci miłego wieczoru w tą niedzielę. Dobrze, Rufin, powiedziałem? Czy coś jeszcze mam dodać? Ale właśnie nie wiem, czy dobrze, że podajesz nazwisko, ale... No co ja mogę zrobić? Czy ktoś zrobił cały elevator? Tak! Zdarzyło się trochę osób, w sensie zdarzyło się. Było kilka osób, które cały elevator kliknęły, no. Wszystkich 500 pięter. No ale to wiadomo, no to jakieś levele 600 plus, no nie? I to tak z takimi w chuj mocnymi statami. Dobra, bo ja tutaj coś jeszcze oplułem chyba. Maciek Steel. Tak, no...
Rozwinięty kanał Husiek. Bez kitu, kurwa. Jezu, jak ja pokazuję komuś takie giga dead kanały, w sensie takie, które już totalnie nie żyją, to właśnie pierwszy przykład, jaki podaję, to jest Husiek. Husiek ma chyba 400 albo 500 koła widzów, w sensie subów na YouTubie. A nieraz nie przebija 1000 wyświetleń pod filmem. Prawda, prawda. No, Husiek jest... Husiek strasznie... upadł, że tak powiem. Znaczy upadł, no. Husiek dalej sobie nagrywa i widać, że to traktuje typowo jako pasję, nie? Że on jakby nie patrzy na te wyświetlenia, tylko dalej trzaska te filmy dość często i tak dalej. Więc to jest spoko, nie? Ale no, faktycznie. Dość mocny upadek. Spoko, Jokasy, nie ma problemu. Vertes lepiej... Tak, Vertes też, no. Vertes też. Tak, tak, to prawda. No jest trochę takich kanałów, które kiedyś właśnie były takie topowe, a teraz im słabo idzie. Ogólnie, powiem wam tak, te osoby, które jakby nie poszły z duchem czasu, bo tak jak wiecie, byli ludzie, którzy nagrywali gierki i kiedyś gierki były bardzo popularne. Tak jakby potem YouTube się zmienił bardziej w taki lifestyle, no nie? Że ludzie zaczęli oglądać właśnie jakieś kurwa koła fortuny, jakieś testy jedzenia, jakieś takie inne chuje muje. I te osoby, które płynnie przeszły właśnie z kontentu gamingowego na taki content i miały już zbudowany fanbase właśnie poprzez content gamingowy, zajebiście na tym wyszły. A jak ktoś został przy tym, co zrobił zawsze, no to właśnie potem wychodzi taki Husiek i tak dalej. Chociaż na przykład jest, jak on miał? Ten ziomek... T-Volt, o. T-Volt na przykład ciągle nagrywa gierki, trzaska w chuj odcinków i robi dobre wyświetlenia, nie? Więc to też nie jest, powiedzmy, jakiś wyznacznik. Ale no... No T-Volt też zajebiście mu to wychodzi. Tak, Sarge też, no, to prawda. Suby na YouTubie powinny się usuwać, jak ktoś nie zagląda tam na przykład od roku. No mogłyby, nie? Ale to wtedy, wiesz, wtedy by ktoś się nie mógł pochwalić, że na przykład ma milion subów, jakby mu 100 koła nagle zajebało. Bo wiadomo, że dużo subów na YouTubie jest pustych, nie? Dobra, jeszcze tu dociśniemy. Zobaczymy, gdzie my możemy, bo w ogóle to chciałem zrobić na samym początku, jak Elevator startował, ale niestety przez te lagi to wszystko się nie udało, więc tu będę chciał zobaczyć, gdzie ja na tym magu będę w stanie faktycznie dojść, do jakiego maksa. Dziękuję ci pięknie za trójeczkę. No way! Dostałem donate'a. Ja pierdolę. Zarobiony już dzisiaj. Oczywiście, seria na Skyblocku, bo tam widziałem, że Mekamino, ty pisałeś, tylko ci na to nie odpowiedziałem. Seria na Skyblocku, Mandzia z Blokiem. Kurwa. Najlepsze, co może być. W sensie najlepsze, co było. Jezu, tak lubiłem to oglądać. Nawet sobie z 2 lata temu do tego wróciłem i obejrzałem znowu. Tak z czystego sentymentu. Strasznie przyjemnie się to oglądało, no. Czy Skyena oglądałem? Skyena mniej. Skyena mniej oglądałem zdecydowanie, ale kojarzę go, no. Jakieś tam filmy widziałem. On chyba w ogóle z Gimperem nagrywał. Tak, no fajne czasy. Fajnie sobie powspominać. Ale no mówię. Potem YouTube się zmienił właśnie w taki bardziej lifestyle. Wydaje mi się w ogóle, że gierki z czasem przeszły na streamy, nie? W sensie ludzie bardziej zaczęli gierki oglądać na streamach, a odcinki właśnie powinny być takie szybkie, dynamiczne, ciągle się coś powinno dziać. I stąd właśnie taki content bardziej lifestyle'owy. No ja ogólnie... Shoty, etc. No, dokładnie. Ja ogólnie YouTube'a śledzę w chuj czasu już, więc... Jakieś tam, powiedzmy, swoje obserwacje, w sensie YouTube'a, no ogólnie jakiś tam ten świat. Jakieś tam swoje obserwacje i wnioski wyciągam z tego. Trzymaj się, Blackwell, trzymaj się. Ta ja też oglądałem niedawno, Piękne Czasy, albo jeszcze była seria Left 4 Tube, Chłopaków, kurde, piękna sprawa. Tak, no, to prawda. Czekajcie, czy my tu... A, my mamy zimno, ja pierdolę. Dobra, niech będą błyskawice. Spróbujemy teraz. Kto to jest w ogóle? To jest Zwiadowca. Kurwa, no to powinien paść, jakby nam siadło. Czy śledzisz jeszcze Xayo Industries? Faren od miesiąca w ogóle.
Zresztą pytałeś mnie o to niedawno. Nie, w ogóle żadnych shotów, żadnych streamów. Nie. Już od dawna nic. Natomiast jeszcze co do twórców shakesowych, to tak, no mówię, za Kreble oglądałem. Powiedzmy, no Maćka też oglądałem, jakieś jego stare serie z S34 i tak dalej. To jeszcze zanim sam nagrywałem. Steela mniej w sumie. Steela mniej, dlatego że... Nie wiem, Steel mi jakoś tak mniej siadał. Tak właśnie z takiego kontentu shakesowego to Maciek i Zakryble. Jakkolwiek by to w tym momencie nie brzmiało, no ale... Tak jest. Wróciłam i co sobie kupiłaś? Do jedzonka. Co teraz na YouTubie oglądasz? Różne rzeczy. Ale mało YouTube'a oglądam. Jakieś kurwa kanały newsowe, żeby wiedzieć co się dzieje w internecie na szybko. No ale tak... Tak. Moment prawdy sobie też obejrzę czasem. Jakiegoś rewatcha zrobię. Żeby się pośmiać z ludzi. Prawda, prawda. I dobra, ej, o kurwa. Zobaczcie w ogóle... Zobaczcie w ogóle jak tutaj Halo docisnął tym magiem, kurwa. 347. Pojebane. I dobra, tu mamy błyskawice. Co to jest w ogóle za przeciwnik? To jest Woj, okej. Czyli obrażenia się przydadzą. To damy zimno. Czy będziesz startować na EU6? Kiedy może wyjść? Mesox. Wyjść wydaje mi się, że jakoś połowie sierpnia może. Może około 20 sierpnia. A czy będę startować, to nie. Nie. Kolejny serwer, na jakim będę startować, to będzie EU8. Na razie przerwa. Kiedy mistrzę jakiś kod na grzyby? Nie wiem, pewnie razem z legendarnym lochem będzie kodzik na grzyby. Jak zawsze. Kurwa, od tego napierdalania Entera, aż mi się kamerka trzęsie. Mekamino. Przywołuję cię do porządku. Lubię cię, owszem. Ale wiesz. Musisz troszeczkę przystopować, no nie? Rozumiesz, o co mi chodzi. Ile ty masz grzybów? Na którym koncie XD? Na którym koncie ci ciekawi, ile mam grzybów, to ci powiem. Nie no, tu mamy dobry secik. A kto to jest? To jest też Woj. No dobra, próbujemy. Na tym, na którym jestem obecnie, 2400. Mam nadzieję, że zaspokoiłem twoją ciekawość grzybową. Ja pierdolę, nie mogę z tym czatem czasem. Dobra, siedzi. To też jeszcze powinniśmy ubić, dokładnie. Mamy 300... Jezu, my tu naprawdę możemy jeszcze w chuj pocisnąć. Dawaj mi to. Tu są błyskawice, co ja mam? Ja mam zimno cały czas, okej. Muszę zapamiętać, żeby nie sprawdzać co chwilę jak zjeb. Wystaw te grzyby i zagraj w te kubeczki. Nie planuję. Czy chodzę na grzyby? Nie, jak byłem mały to chodziłem. Teraz mi się nie chce. Ja pierdolę, nie wytrzymam zaraz. Co ty mówisz w ogóle? Jeszcze jedno pytanko. Jaki serwer polecasz, by sobie teraz zagrać? Jakiś polski czy inny? Mesox, polecam ci tak. W60, W50, EU1. Co tam jeszcze takiego? W1 może? Może pierwszy polski? Takie raczej okrągłe stare, jeżeli chcesz sobie pograć na chillu. I wiesz. I tam bez jakiejś większej spiny, no nie? Kurwa, to jest maguś. O, siadło nam jeszcze. Dobra, i teraz zimno. Wymienimy na błyskawice z powrotem.
Lecimy dalej. W58. Oj, Serek, co ty masz z tym serwerem? Jakieś filmy, seriale zacząłeś oglądać? Filmów trochę obejrzałem ostatnio. A głównie jakieś tam horrory. Ale nie jakoś giga dużo. Czwarty amerykański, bez kitu, kurwa. Teraz do mnie dotarło. Cześć Koksu, witam cię serdecznie, mój moderatorze. Miło, że wpadłeś. Miło, że znalazłeś chwilkę dla mnie. Teraz? No ale oprócz teraz, no. Kurwa, tutaj kryształ jedzonka. No musimy to wziąć, nie ma opcji. Czy ja chcę dociskać tak jak Halo? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. No ale jeszcze te jedzonka kuszą w chuj. O! Koksu, dziękuję ci pięknie za 22 miesiąc suba z Prima. Dzięki śliczne. Ej, Koksu, w ogóle jak ty masz ten mieczyk i ten prezencik, to ta ikonka, którą Mareczek sobie wymyślił, wygląda jakoś lepiej. W sensie tak pomiędzy nimi. Dziękuję ślicznie oczywiście. No, Koksu, już masz wybaczone. Możesz nie wchodzić przez kolejny miesiąc, jak nie chcesz. Weźmiemy te ulepszone może. Dawaj. Grunże w gildii aktywny? Nie no, Koksu w Shakesa chyba gra cały czas aktywnie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie mam kurwa czasu? No ja wiem, ja sobie żartuję, nie? Nie mam problemu żadnego. Z tym. To takie jajca tylko. I tak jesteś tu jedynym moderatorem, więc wiesz. Czy grałeś w Hero Zero? Chyba grałem kiedyś, no. Chyba coś tam klikałem, tak o. Ale... nie przekonało mnie jakoś bardzo. Tak szczerze mówiąc. Musisz szukać nowego moda? Powiem ci, że ostatnio... na Discorda też? Czemu na Discorda też? Bo ja w chuja lecę? Nie, no co o tym mówisz? Ostatnio się nic nie dzieje na streamach, jeżeli chodzi o jakieś dymy na czacie. Ostatnio nawet tutaj przychodzą mili ludzie. Sam jestem zdziwiony, ale ostatnio nawet jakoś nie muszę banów rozdawać za dużo. Także luz. Na Discordzie w sumie podobnie. Czy grałem w Good Game Gangster, a dało się w to grać na telefonie? Jak się w to grało grać na telefonie, to chyba grałem. Ostatnio to w ogóle nic się nie dzieje, bez kitu. Ja pierdolę. Dobra. No kurczę, to już nam nie chce paść. Mamy buffa, mamy runkę dobrą. Jeszcze się upewnię standardowo. No tak, mamy błyskawice. Na którym my tu byśmy się zatrzymali? 3-3-1. Dobra. Wydaje mi się, że styknie. Trochę jeszcze punkcików nabiliśmy na wszelki wypadek. Niech będzie. Czyli warto odnotować, że na tej edycji Maguś dobił do 3-3-1. Zobaczymy, jak to będzie za te kilka miesięcy. Kwiku na moda? Nie no, Kwiku też nie ma czasu. Nie, ja nie szukam moda innego. Na razie. Nie potrzebuję. Raczej ogarniam w miarę sam. Jak coś wiesz. Jak coś się dzieje. Zresztą Kwiku już tutaj miał moda kiedyś. Chyba przez 3 dni, ale miał. Co by nie mówić. 313 powiedziałem? 331, sorry. 331. Sorry. Przejęzyczyłem się w takim razie. Chyba nie, ale to było podobne do takiego Hero Zero na przeglądarce, tylko że każdy miał spluwę i 3 klasy pomarańczowa, 5 żarówka i maska niebieska. To chyba nie grałem w takim razie, nie wiem. Jakbyś szukał moda, to wiesz, gdzie pisać, bratku? No w sumie, Faren, ty powiedziałeś dobrze? A, okej, okay. Czyli ty mnie zbejtowałeś, dobra, rozumiem. W sumie, Faren, jeżeli chodzi o moda na Twitchu, to przez to jakiś jesteś aktywny i tak dalej, to byś się nawet nadawał, no, nie ukrywam. Ale no mówię, na razie nie szukam. Luz. Na razie daję radę. Przestałem tak jakby, wiecie, zapowiadać na YouTubie te streamy bardzo mocno. Nawet jak na przykład, nie wiem, robimy stream z jakiegoś legendarnego lochu,
albo z jakiegoś startu serwera, to ja chyba o tym nie mówię nawet. Tu mamy ogień, ale dobra, spróbujemy jeszcze ten. W sumie też nie ma co dociskać, ale no jeszcze troszkę. Ile jeszcze nam w ogóle zostało? 27 minut, dobra. Musimy się trochę pośpieszyć. I dzięki temu, że nie mówię wprost, że teraz będzie stream, wbijaj w chuj i tak dalej, to jest mniej osób na tym Twitchu, na takich większych eventach. Dzięki czemu nie ma zwierzyńca po prostu. Tak jak to miało miejsce kiedyś. On grał w Pet Party i Galaxy Live na naszej klasie, a ty mu o jakichś gangach mówisz. Kurwa, wiesz, że chyba w Pet Party to grałem? W sensie... sprawdzałem, co to jest. Bo grać to raczej tak na stałe to nie. Ale z ciekawości wbiłem na tą gierkę zobaczyć, o co chodzi. To było w ogóle chyba w chuj popularne, chyba dużo osób o tym gadało, jak się nie mylę. Pet Party było super? No, mówię. Jakieś takie popularniejsze bardziej. Dobra, czy ja tu mam? Jakieś błyskawice weźmiemy. Spróbujemy jeszcze pocisnąć trochę. Jesteśmy w top 3, więc nie ma tragedii. Powiedzmy, że cyk. Jeszcze tu spróbujemy przepchnąć dalej. To może zacznij zapowiadać te streamy na YouTubie. Więcej ludzi, więcej potencjalnych subów. Faren... nie zależy mi na tym jakoś bardzo, jak mam być szczery. W sensie, streamuję już, tak jak mówiłem, od ponad roku regularnie. Od kwietnia 2022. Zgromadziło się już tutaj takie fajne community, że jakby... po co mi więcej? Kto wie o tych streamach i kto wbija, ten wbija, nie? Dobra, bo tu mamy błyskawice. No to z powrotem ogień. Właśnie, no, ja też, wiecie, ja wolę taki... ja lubię ogólnie, jak piszecie na czacie, jak jest taki bardziej aktywny, bo mogę się odnosić do czegoś i tak dalej. Ale no, jak jest znowu za dużo tych wiadomości, to jest taki młyn, że to też nie jest fajne. Lepiej mieć fajną społeczność niż zwierzynieć. Wchodzisz na przykład do multiego, a tam czat zaspamowany, tak, że nic nie przeczytasz. No to jest ogólnie problem wszystkich dużych streamerów tak naprawdę. Że tam wyłapać jakąś wiadomość z czatu, no to ciężko ogólnie. Wiadomo. Dobra, już nam to nie siada, nie jebać. Co on nam w ogóle daje? Samego golda i grzyba, no to jebać. Lecimy teraz tu. Tutaj też już nie wykręcimy, że tak powiem. Dobra, na razie zrobimy początek. O, proszę bardzo, insane! Dziękuję ci ślicznie za Primika, również pierwszy miesiąc, również mam nadzieję, że nie ostatni. Holy shit! Kolejny potencjalny sub? Ja pierdolę. Faren, ty mi nawet... nawet mi suby załatwiasz swoimi wiadomościami. Chyba jest pracowany na tego moda. Będę zmyślony, no. Będziemy dzisiaj do 20 czekać. Ogólnie, jak ktoś jest na Discordzie i jest nowym subem, może sobie połączyć konto Discorda z Twitchem, wtedy będzie miał rangę u mnie na serwerze subika. Jak ktoś chce, to polecam. Bo widzę, że jakieś nowe osoby się pojawiają. Czy będzie jakaś fuzja polskich serwerów? Na pewno. Na pewno będzie. Tu mamy ogień. Weźmiemy zimno od razu. Od razu jakiś bufik, niech będzie to. Na pewno będzie, ale kiedy to nie wiem. Na pewno tych starych serwerów. No oni teraz ogólnie będą co jakiś czas robić fuzję, nie? Jakichś tam nieaktywnych serwerów. Pierwsza fuzja już została dopięta. Nie wiem, czy w ogóle sobie zdajecie sprawę z tego. Ale powstała taka zakładka jak Połączone Światy. I mamy serwer, który się nazywa Fusion 1. I tam są połączone chyba amerykańskie, kanadyjskie i tak dalej. No powiem tak. Mareczku, riposta moja była całkiem dobra, nie ukrywam. Wyszło mi to. Ale... potem mi było głupio, że tak napisałem. Bo wiesz, jakby to było nawiązanie tylko i wyłącznie do niego i do tamtych jego kłamstw, które opowiadał i tak dalej. A jednak ktoś tam się mógł poczuć urażony, nie? Kto faktycznie tak pracuje albo coś, więc z jednej strony riposta dobra, ale z drugiej nie byłem taki dumny z siebie za bardzo, że coś takiego napisałem. Ale to było też pod wpływem emocji, więc
Jest jak jest. Dobra, tu mamy zimno. Damy z powrotem ogień. Fajnie to wyglądało, jak połączyli 10 gildii ze złotym tłem latało, a to nawet nie patrzyłem. Ale no, w sumie tak. No jak to jako kto zmyślony? Przecież ty o tym doskonale powinieneś wiedzieć. Jako klaun internetowy. Nie widać? Dobra, to nam jeszcze siadło. No dawaj, dawaj. Faktos? No właśnie. Dobra, tu mamy maga. Ten mag to są błyskawice. Dobra, chyba jebać. Pójdziemy najpierw jeszcze na S40. Mamy jeszcze 21 minut w sumie. Także na luzaku raczej. Tu najpierw pojedziemy standardowo na jedzonkach, w sensie na monetkach czekoladowych. Dobra. Początki tak zrobimy. Chociaż w sumie wiecie co? Tutaj to my mamy pewną sytuację już w tym rankingu. Więc może najpierw W60, żeby na pewno zdążyć. Bo na W60 jest giga close. No, zobaczcie. Także tu jeszcze dopchniemy. Sprzedaje się za hajs. Poniekąd. Powiedzmy. Dobra, lecimy dalej. Ale to nie aż tak, nie jak najstarszy zawód świata. Co ty piszesz, Yashimari? Zupełnie nie o to mi chodziło. Dobra, tutaj do maksa doszliśmy do 207 i to jest jakiś maguś. Okej, dokładnie ten. Teraz tak. Kupimy sobie na przykład to. To jest zimno, my mamy ogień, okej. Czyli no powinniśmy go jeszcze przepchnąć, wydaje mi się. Dokładnie. Bez większych problemów. Co wy w ogóle tak ucichliście? Halo? Aż tak was jara oglądanie, jak klikam Elevator? Nieźle, nieźle. Są to faktycznie ogromne emocje. Tak? To zajebiście. Dobra, teraz browarki. Tu mamy ogień, ale to jest woj. To powinno siąść, dokładnie. Teraz mamy woja. Kurwa, no jeszcze tutaj trochę dociśniemy, nie? Zej odpalił i drama z koteckiem znowu? A o co chodzi w ogóle z tym? O co chodzi z tą dramą z koteckiem? Bo wyświetlił mi się jakiś shot na YouTubie, ale nawet go nie oglądałem. Ktoś jest w stanie streścić, powiedzmy, skrócić? SF Toolsa sobie użyj, jak nie jesteś pewny, czy klikniesz? Ja tak wiesz. Jak już dłużej nie pada, to wtedy kończę, nie? Ja tutaj też nie jakoś... Nie dociskam jakoś tak wow, ale no chcę jeszcze trochę wycisnąć jakiś jedzonek i kryształków. Skoro i tak się kończy. To go obejrzyj. Faren, no nie mam czasu obecnie. Na takie oglądanie beztroskie wszystkiego. No niestety, no co ci mogę powiedzieć. Komentował filmy jej i nagrał odpowiedź, ale... A kotecek to nie była ta typiara, co robiła jakieś... Pokazywała jakie zakupy kupiła i tak dalej? Z Biedronki? Czy to nie była ona? Bo już nie pamiętam. Nie, to nie była ona? A, okej. Okay. To Glam Ania. A, dobra. Okej. Okay. Ta od Smoothie. Tak. Dokładnie, o nią mi chodziło. Dobra, czyli to nie ta, dobra. Już nie pamiętam, jaki ona miała nickname na YouTubie. W sensie nazwy kanału. Ale nuta Cox? Zajebista. Sianko Leszku, sianko Seba, witam. Nie będę nawet komentował, bo chyba nie ma to sensu. Kto to jest? To jest Mac kolejny. Dobra, no to chyba, jeżeli chodzi o to, to już koniec. Ale no troszkę punkcików nabiliśmy dla gildii. Dobiliśmy Maxa swojego. Okej, no i teraz to jest 40 dalej. Tu tak powiedzmy do jakiegoś, nie wiem, 280 może. Polecimy sobie na czekoladowych monetkach. Chyba ja tak robiłem do tej pory. I potem...
Potem buściki jakieś. Rekord tu mamy 2.88. Ja na tym pierwszym streamie z Elevatora dość mocno dopchnąłem tego zabójcę. Ale może się uda dalej, jak na Magusiu. Zobaczymy. Do 500 dawaj. No niestety jeszcze za słaba postać. Pierwszą postacią, o ile w ogóle Shake przetrwa i mój kanał przetrwa, pierwszą postacią, na której dobiję, w sensie może zamknę Elevator kiedyś, no to będzie Maguś, no nie? Ale czy to się w ogóle uda, to zobaczymy. Czyżby drama z Rafonem, ale kogo? Dobra. Jeszcze może, no mamy 280, to jest kto? To jest zwiadowca, to ten jeszcze padnie, Wojtek raczej jeszcze padnie. Zeja? A, okej. No. Rafonowi ogólnie odkąd wrócił na Twitcha, to się trochę odkleja, więc... Więc nie ma co się dziwić. Dobra. I teraz lecimy na buścikach. Kurwa, najgorsze w tym zabójcy jest to, że jak musimy wymienić runę, to musimy w dwóch broniach zmieniać. Jeżeli mamy oczywiście dwie takie same, nie? Niepasujące, nazwijmy to. Ale w ogóle Przeks jak ładnie docisnął, kurwa. Nie wiem, czy jest tutaj ktoś z gildii w tym momencie na E40. Ale Przeks ma praktycznie tyle punktów, co ja. I dobił ten sam max. Przeksik się stara. To dziecko, co upuścił jeszcze prawie. No ale to był wypadek akurat, nie? W sensie, no tak niefortunnie się to zdarzyło na streamie i tak dalej. Ale to był wypadek, no to już... No kurwa, no zdarza się. Najważniejsze, że się nic nie stało temu dziecku. Najlepsza klasa z inteligencją teraz? Refleks chudego byka bez kitu, nie było refleksu. Wiesz co? No ja bym powiedział, że mag, no mi się najbardziej podoba mag. Dobra. Tu jeszcze spróbuję. A, i to jest właśnie ten mag, na którym stanęliśmy. I tutaj może użyję sobie... Poczekajcie. Ogień, błyskawice. To są błyskawice, czyli teraz tak. Zmieniamy sobie na zimno. I to jest właśnie moment, w którym użyję se w Tulsa Koksu. Kurwa. Do 296 powinienem dopchnąć. Chociaż nie, na 290 mam 0,06%. Ale... No dobra, no może go jeszcze spróbujemy ubić. 362 level wbity na EU1. Czy teraz można zacząć stopowanie lochów? Tak. Uważam, że to już będzie dobry mom. O, dobra. Nieważne. 13 minut, ta, na luzie. Obrażenia od zimna. To znowu musimy zamienić. I to jest kto? To jest kolejny mag. Tak, no już w sumie, no 13 minut, ale już w sumie wszystkie konta ogarnąłem, nie? Więcej za bardzo nie wycisnę, nie chcę też więcej wycisnąć. Więc, no teraz już czekamy na 20, żeby nagrody odebrać po prostu. Ja na EU1 klikłem coś, na co podobno mam 0,02%, więc to może się mylić? Okej. Okay. A czekajcie, na który będzie not possible już całkiem? Na 6, na, Boże, na 2,96, dobra. No to może jeszcze. Na tego mamy niby 0,02, zobaczymy. Jedzonko kup? Kurwa mać, faktycznie. Czemu nie piszecie szybciej? Kurwa, grzyby marnuje jak zjeb. Dostaliśmy kryta, no niby ten kryt na Magusia może być całkiem niezły. ...360 level ogólnie na stopowanie, no jest spoko. W sensie, najlepiej to tak na około 370, ale jak za... O, dobra. Pięknie. Ale jak zaczniesz na 360, to też nie powinno być problemu. Zimno. I lecimy dalej. To jest kolejny mag. Jak tego byśmy popchnęli, to potem do 2,96 chyba już easy. Tak mi się wydaje. Dlatego mamy w ogóle większe procenty bodajże. Tak, dokładnie. Kurwa, potem jeszcze mamy dwóch magów po 0,10. Ja pierdolę. Ale chuj no. Sianko Brisinger. Chuj no, i tak nie mamy nic lepszego do roboty. O kurwa. Dobra. Nie było tematu. Zimno. Znowu zamieniamy na ogień.
Po co to tak dobijać? Żeby jeszcze wycisnąć jakieś owocki, jakieś kryształki i tak dalej. Ja się wkurwiłem i zacząłem stopować od 320. No może to nie być zbyt dobrym pomysłem przyszłościowo. Ale no, jak uważasz? Czekaj, tu jest ogień. Kurwa mać. Zimno. Co ja zrobiłem w ogóle? Zimno, piwka są. Dobra, lecimy. Na 361 stanąłem, nie chce mi się więcej grzyba wywalać. Okej. No ja na co dzień też tak dociskałem do maksa jakby, nie? W sensie do swojego maksa. Nie kupowałem żadnych boostów za bardzo, po prostu te 20 pięter co spadałem, to kolejnego dnia dociskałem i tak codziennie. Dobra, siedzi. Ale no mówię, teraz na sam koniec jeszcze będę chciał dopchnąć. Zaczęcie wcześniej jest dobre dla levela, ale słabe dla golda, zależy co kto woli. No tak, w sumie racja. Dobra, i jeszcze ten nam powinien paść. Boże, jak dobrze, że oni są w ogóle wszyscy na ogień. Nie musimy runek zamieniać. Dobra, mamy 296, to jest kolejny maguś. On nam daje tylko golda. 100 koła punktów, bardzo ładnie w ogóle zakończyliśmy, zobaczcie. Tą edycję. 100 koła żetonów się uzbierało. Więc całkiem git. Dobra, no i teraz musimy poczekać 8 minutek na odebranie nagród, no nie? Dobra, 20, okej. Lecimy, zaczynamy od EU1. Pozycja trzecia. Niestety pozycja trzecia. Tu osobiście nie wiem co się wydarzyło, dlatego że ta gildia była strasznie długo za nami. A tutaj nagle nam odskoczyli na ponad 100 koła punktów. No ale jest jak jest. Odbieramy ramkę, która wygląda jak gówno. 78 koła kryształu, legendarny gemik, 117 koła tutaj metalu. No ta brązowa ramka i 86 milionów, okej. Tak, no wydaje mi się, że oni właśnie przez to same rewili się bardzo mocno wzmocnili. Jak się rozpadło, no nie? Więc oni tam chyba przejęli dużo graczy. Ale nawet to brązowe tło pasuje do tego awatara, więc nie ma tragedii, nie? Trzeba szukać pozytywów. No i tyle w sumie. Tutaj już było wiadomo, jak to się skończy, więc... nie ma co się rozwodzić. Na 390 levelu takie nagrody. Lecimy dalej. Tutaj, bo tu nawet nie spojrzałem. Dobra, tu mamy trójeczkę, okej. Ledwo, zobaczcie. 6000 punktów około. Ale udało się tą trzecią pozycję zdobyć. Tu nam się oczywiście legendarny gemik bardzo mocno przyda, bo to jest nowy serwer. Też sporo kryształu, sporo goldzika i tak dalej. Również mamy brązowe tło. I tego gema zostawiam. Jak będę sobie zmieniał broń. O. Nawet na tą bym mógł zmienić, bo już mi daje dużo. To wtedy sobie czarny gemik wrzucę gdzie indziej z broni tej, a legendarny sobie wrzucę do broni, no nie? Ale spoko, fajnie, że się udało tą trójkę utrzymać. W sumie taki był plan, bo wiedzieliśmy, że order raczej będzie top 1, z tavern będzie ciężko, chociaż też było dość close powiedzmy. Ale git, że trójeczka, dobra, lecimy dalej. Teraz maguś, najwyższy nasz level. Druga pozycja, tu w ogóle oczywiście wiadomo, no... Pierwsze pozycje są, w sensie pierwsze trzy dostają to samo, nie? Kurwa, 411 milionów. Piękna sprawa. 104 tysiące kryształu. 40 statek nam wpadło, tak o. No i srebrna rameczka, jak wyłączyliśmy złote tło, do awatarka i do itemków, komponuje się zajebiście. Czy my tu możemy wymienić tego gema komuś? Tak, możemy w butach Barbarowi. Niech będzie. Kurwa, jak laguje, bez kitu. Bardzo laguje. Oczywiście wiadomo, jak ktoś jeszcze buduje jakąś kopalnię klejnotów, albo coś takiego, to wiadomo, że może nie odbierać tego od razu, tylko się jeszcze wstrzymać, wbić jakiś wyższy level i tak dalej. Wtedy gemik będzie po prostu mocniejszy, ale... Ja mam w to wyjebane, więc... Więc odbieram od razu. Dobra, tutaj też srebrna rameczka, trudno. 1300 gemik. No to tu w sumie takie mamy. Ale tu Kunegunda widzę, że ma 1100. Pyk. Dobra, lecimy dalej. Dwa serwerki jeszcze.
No tu to, co już mówiłem, jak klikałem na W58. Ej, w ogóle między Hogwartem a nami też było dość close. Zobaczcie, 11 tysięcy punktów tylko. Ale to, co Mlem zrobił, nie mam pojęcia. Tu oni mają jakichś mocnych graczy, ale kurwa, no tam aktywność, raczej aktywność była po prostu lepsza. Raczej tam nie było takich osób, co mają po 30 koła żetonów, tylko raczej wszyscy 40 plus i w górę. Pewnie to przeważyło. Dobra, chuj. Odbieramy. Jaki gemik? 1300 niecały. No, możliwe, że ciasteczek używali, dokładnie. Szkoda, jakby był 1300 plus, to bym wrzucił do siebie. Ale że jest taki, to wrzucam tutaj. Dobra. Okej, lecimy dalej. No. Kurwa, tu dużą przewagę zrobiliśmy finalnie. W sensie dużą, no. 23 tysiące punktów. Ale grunt, że jest top 1. No ale też było close, nie? Między top 1 a top 2. Ale git. Pierwsze złote tło w ogóle. Chyba. Jak się nie mylę. Pierwsze złote tło na wszystkich kontach. Gemik jaki? A, tu mamy jeszcze jakiś epic. Jezu, jak to laguje wszystko. Wszyscy teraz nagrody odbierają. 1173. To niezły. 928, 927. 927, dobra. Podmienimy u siebie, niech będzie. No, i S40. S40, serwer, na którym najbardziej mi zależało. Na tej pozycji. Oczywiście ładnie dopchane. Pierwsza pozycja jest. Mamy tu jeszcze tak jak... A nie, nie mamy. O kurwa. Ty, to my wyrzuciliśmy tego ziomka, co miał tak mało punktów. Ale nawet nikt nie wszedł na jego miejsce. Czyli w 49 byliśmy. No, zajebiście. A i tak przewaga mocarna. 378 milionów. Pięknie. TLD co tak słabo? Nie mam pojęcia. No oni tam mają problemy z aktywnością, z tego co wiem. No i mamy gemik 1700 plus. Ja pierdolę, jakie to jest mocne. Podmieniamy tego. Dobra. No i tyle. I tyle, jeżeli chodzi o tą edycję Elevatorka. Git. Ja jakoś nie przeżywam tych pozycji, no. Wszędzie byliśmy w top 3, więc wszędzie nagrody zostały odebrane takie, jakie powinny być.